poprzednio w Unepic. Hej Ubuntu, co tam słychać? Masz jakąś fajną broń na sprzedaż? Mam łami gnat. Potężna maczuga, rozwalająca w proch każdego wroga. Sprzedam za 50 sztuk złota, jeśli przyniesiesz mi podpisany dokument. W okienku z trzema czaszkami możesz dostać podpisany certyfikat zakupu. Jeśli przyniesiesz, dostaniesz łami gnat. Łatwizna. Wypełnij certyfikat zakupu, jeśli chcesz, abym go podpisał. Oglądaliście 12 prac Asterixa? Przynieś mi podpisany formularz zamówienia AN200. Tak, tutaj podpisujemy formularz zamówienia AN200. Jeśli go nie masz, nie mogę ci go podpisać. Jeśli chcesz zamówienie AN200, będziesz musiał wypełnić formularz zaopatrzenia na zamówienie AN200. W takim razie będziesz mi musiał przynieść uznanie legislacyjne na formularz AN200. Jeśli go potrzebujesz, to będziesz musiał przynieść oficjalną pieczęć Harnakona. Jeśli chcesz otrzymać oficjalną pieczęć Harnakona, musisz udowodnić, że jesteś jego sługą. To nie wystarczy. Musisz mieć oficjalną kartę sługa Harnakona, sługusa Harnakona. Żeby wyrobić oficjalną kartę sługusa Harnakona, musisz przedłużyć formularz zaopatrzenia tej karty. Tutaj się wypełnia oficjalne karty sługusa Harnakona. Oprócz twoich danych osobowych będę potrzebował również zdjęcia. Ten dźwięk coś źle znaczy. Nie! Powiedzcie, że to mi wróci do normy. Nie. Odczaruj. Teraz. A, tędy już nie pójdę dalej. To jest koniec drogi. Spoko. Oj, przepraszam. Ale to przez to, że straciłem topór. Będę go opłakiwał teraz. Ale muzyczka ładna. To pociesza. Nie walczę z wami już. Nie walczę z wami, rozumiecie? Zostaw mnie. Nie. No to już po mnie. Może... Znaczy teraz już wiem, że za późno, nie? Ale to może... Nie wiem, będę miał topór swój? Nie. Oczywiście, że nie. To są te czasy, kiedy nie mam topora. A wszystkie potwory i rycerze wrócili. Na swoje miejsce. No żeż! Nie walczę z wami. Zrozumcie to. Jasne, i teraz mi wypadnie broń. Ja już nie. Ta gra mnie nie lubi. Oj, nawet nie ma co zakładać, nie? Wypadnie. 3, 2, 1. Serio? Jest. Gincie. Tak się z wami będę bawił teraz. Okej, trafiło wszystkich. Ja się tego bałem, że nie trafi, nie? Wiecie co, po prostu przejdę obok. Ich już ostatnio zabijaliśmy, chcę zauważyć. Aha, a tu po prawej, żeby dojść, to... to i tak muszę. Pójść tamtędy. Już jeszcze mam wszystkie ręce, ekstra. Czwóreczko. Wszystkich zamrożę. Już nie mam. Nienawidzę cię! A ja zginę. Napić eliksiru, który spowolni tylko, nie? Nie zneutralizuje. I tak zaraz umrę. Okej. Ekstra. Poczekamy. Chociaż tych trzech jakby się tak załatwiło.
Okej, okay. Teraz szybko tych trzech. Huchnijmy, huchnijmy, huchnijmy. Jest. Nie, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, przeżyję. Tego jakby... Nie, 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 nie. Nie zdążę, wiedziałem. Nie ma szans. Udało się. Dobra. Już, już przeżyję. Zabijmy go z daleka już. Jej, ile ty masz życia? Tak miałeś zginąć już wcześniej. Okej. Okay. Mistyczna strzała. I to jest jakaś... Idźmy w łuk. Idziemy w łuk. Ja już nie wiem, co iść. Ogniści idą? Okej. Okay. Okej. Okay. Nie będę się z nimi cackał. Zimę, jak uderzy. Znaczy, nie spróbuję uderzyć, bo liczę, że mnie nie trafi. Nie, nie. I co? Nie mam broni. I co mi zmienisz? Nie uciekaj. No tak. Gdzie bym nie poszedł, i tak bym stracił tą siekierę. O! Jest taki, się zamachnął na moją głowę. Dobra, pójdziemy teraz w prawo. Już poszli sobie. Już okej. Okay. Raz, dwa. Przejdź. Okej. Okay. I esencja do zadania 30. Czy mamy 200, tak? Jak ładna liczba. No, spadłem. Powiem tak, jak będziemy szli... może do Harnakona, to sobie pozmienia... Zobaczymy, jak będzie walka się sprawowała teraz i te. Ale to myślę, że użyjemy, nie wiem, przed tą walką ostateczną z Harnakonem czy coś, tej iskry życia. Znaczy tej na nowo, nie? Tego... no wiecie, no, że wszystkie punkty się zerują. I że nic nie będą umiał i sobie porozstawiamy to inaczej. I to wtedy będzie zależeć od broni, jaką będzie tam mieć. Ale jak na przykład ten Harnakon będzie miał tą samą umiejętność, co te błazny i będzie nam usuwał każdy... każdą broń będzie zmieniał w młotek, no to ja dziękuję, nie? To... poza Natana, to tylko magią. Nie wiem, czy tylko w magię nie iść teraz, tak? Staniemy się takim... czarodziejem, tak? Po prostu. W sumie jestem ciekaw, do jakiego poziomu przewidzieli twórcy gry, że uda nam się dojść. Bo to teraz mamy 13, a te książki są do którego? No, broń jest do 11 i też wyżej. I się zastanawiam, czy na przykład, nie wiem, nie za szybko idę niektórymi rzeczami. Że lepiej by było trochę posiedzieć i
Dalej zamknięto. Trzeba klucz znaleźć. I... jakie fajne drzwi. I czegoś tam jest. Dobra, to zaraz tam zaświecimy. No i trochę ten, tak? Żeby mieć więcej punktów. Co jest grane? Czemu ja tu jestem? Tu będzie kolejny strażnik? Retro gra się zrobiła. Jedziemy. Zginę. Prawda? Ja tu zginę. Okej. Okay. Jest dobrze. Jak mnie następnie topesz. Jeju, doskoczyliśmy. Daliśmy radę. I co tam jest dalej? Okej. Okay. Jak ja idę teraz, a się okaże, że tu mam zadanie. Do wykonania. Nie. Dobra, udało się. W końcu. Nie chcę przechodzić. Znaczy wziąłem smoczkę teraz. No i ze smoczkiem zawsze będzie prościej, nie? Poczekamy już, z kim wybijemy tych nietoperów. To jest chyba jedyny sensowny, najlepszy pomysł, w sensie, żeby nie zginąć. Boję się jednego. O, smoczku. Najwięcej dostajesz punktów. Wrażeń. Że przejdziemy to na darmo, bo to przejdziemy, a się okaże, że tu jakaś misja nas czeka i dopiero dostaniemy jakiś klucz, który tam coś otworzy, nie? Albo to tylko takie... dla twórców tak strony takie, że o, przejdźcie sobie taki fajny poziom zręcznościowy, arkaidowy. W końcu... O! Gra się opiera właśnie o to, żeby wejść te starsze klimaty. No i tu bym przeczekał teraz. Tam muszę się dostać, to nie jest tak daleko. To nie jest takie... trudne. A tu się sam, nie? No tak, nie doskoczyłem. Nawet nie przez nietoperzy. I tę 8-bitową muzyczkę, tego samego, tej samej muzyki hali, tylko na żywo 8-bitach. Dobra. To nie skacze, ten... Nie, ryzykuję. Okej. Nie! Powiedzcie, że jestem tutaj, że jestem tutaj. Przeszedłem to drugi raz. Wiecie co? Nie wchodzę. Nawet nie wiecie, ile tu się męczę, żeby to przeskoczyć cały czas tutaj. Nie. Przejdziemy to. Mówię tak, przejdziemy to, bo może coś być tam fajnego. Naprawdę fajnego, nie wiem. Na przykład topór, który straciłem, czy coś w tym stylu, ale nie teraz. Jak znów będę musiał przechodzić trzeci raz to samo tutaj. Nie, czwarty już, bo trzy razy już przeszedłem. To ja dziękuję. To ja dziękuję. Dobra, wszyscy tutaj się zbierzcie. Bo ja was chętnie zamrożę. Nie taki był plan. Nie. Uzdrów się. Nie chcę zginąć. Nie chcę. Otrutka. Ojeju. Oj, zawału bym stał. W szczególności jak rzeczy, jakby się okazało, że muszę przechodzić to wszystko od nowa tutaj, ten cały teren. No bez przesady, bez jaj. Zginiecie zaraz, zabiję was wszystkich. Muszę iść po esencję. Musimy znaleźć ten... przejście. Nie! Za blisko i ci mają taki zasięg. Skąd ty taki zasięg masz? Skąd taki zasięg masz? Śmieciu. Tak, to jest ten moment, kiedy się zaczynam wkurzać, więc
Spokojnie. Na spokojnie. Gin. Gin. No przejdź. Mam 5. Już tylko. Możliwości zamrożenia. Ekstra to są te. Dobra, to co? To palimy. To jest mała szansa. Nie, nie, proszę, proszę. No przecież wcześniej mnie nie spalało to. Tutaj, tutaj, tutaj. Ej, dobre. Kolejne 3 minuty w plecy jak nic. Dobra. Jesteśmy znowu tutaj. I coś jest nie tak. Jakieś lampki nie zaświeciłem. Powiedzcie, że to nie na górze. Dobra, teraz. Okej, dobra. Oj, wiecie co zrobimy? Mam 9 magicznych zwojów. Teraz je zaczniemy chyba używać. Inaczej tego nie widzę. Nie no. Widziałem. Wszystko musi wypaść, nie? Z ręki. Wszystko. Co tu jest? Malarz. Jej, wykonamy zadanie. Dobra, witam. Ja chcę tylko zdjęcie. Kup. Różne przedmioty. Portret. Ja tak nie wyglądam, ale spoko, może być. Sprzedaj. Chcesz malarzu? Proszę. Dam ci wszystkie. I to ja. Widzicie, jaki ładny? Oj, to na razie. Nie potrzebujesz mojej pomocy? Malarzu, nie wiem, coś tam. Ułożysz, a to cały czas płonie. Okej, podoba mi się. Tylko jeden minus. Co mi po takim płonącym? Jak ja ich po pierwsze tu zamrażam. Przestał płonąć. No. Na razie. I łoże, że on... próbują do mnie doskoczyć. Straszne. Dobra, stójcie, mam pomysł. Oni się przejdą. Okej. Okay. Łożesz, łożesz, łożesz. Jest, płonie, płonie. Mhm. Dobra, a ja umrę. Oni znowu szybko chodzą. No w sumie podpaliłem ich. Podpaliłem, no to... stopnieli. Automatycznie! Nie, 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 nie. Nie da rady. Umarłem. Nawet jak wypiję ten iksir, to nic nie da. No patrz, rozdzielili się, no. Mogliście wszyscy razem chodzić ze sobą. Zaraz jeszcze raz huknął na was. Jeszcze mogę 2 razy. No dobra, tak w ogóle wszyscy się rozdzielili. Nie da się, jak nie są zamrożeni. No, jeju. Nie, nie pi, nie pi! Mhm. Ja już w ogóle nie. Znaczy, chyba nie zdążył nawet się napić, na szczęście. I dobrze, bo ja muszę się teraz napić, tak. Dobra. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mam już... nie, życia to mogę się uleczyć, ale leczyć...
żadnego nie ma. Drugiego też nie. Co to za tabliczka? Ja mam nadzieję, że gdzieś tu był autozapis jakiś. Że jak teraz zginę tutaj, to nie będę musiał znowu iść koło tych nietoperzy tam. Co tu pisze? Nie dotykać śluzu na zasłonach. No, spoko, śluzu nie będę dotykać na zasłonach. Nie mam ochoty. Nie bawi mnie to. Coś tu jest? Nikogo nie ma. Dobra. To idźmy w lewo, licząc, że będzie wejście. Jak będzie wejście, to zakończymy to. O, no i właśnie. Tylko muszę iść na obkoło. Dobra, idziemy na obkoło. Jakby kogoś tak interesowało, to właśnie nie mam możliwości już ich, jakby to powiedzieć, zamarzania, bo skończyła mi się ta magia. A jak widać, oni idą do mnie zaparczywie. Coś czuję, że tu skoczy. Oczywiście, na razie. Na razie. To zrobimy coś, czego nie powstydziłby się żaden inny człowiek. Po prostu przebiegnę. Ten fragment. Ciekawi mnie, czy w twoim świecie jest ktoś tak potężny jak Harnakon. Pewnie, że jest. Człowiek? Zwykły człowiek tak potężny jak Harnakon? Haha. To nie jest zwykły człowiek, to Chuck Norris. Dobre. Chuck Norris. Co to ma być za imię? Śmiej się, śmiej, ale Chuck Norris jest silniejszy niż 1000 ludzi. Mówi się nawet, że doliczył do nieskończoności 2 razy. Niemożliwe. Jak idzie oddawać krew, to nie prosi o strzykawkę, tylko o nóż i wiadro. Będzie szedł z sucharami. Oj. Raz nawet zjadł cały tort za znajomi, mu powiedzieli, że w środku jest stripteaserka. Oj, dobra. Przepraszam. Nieprofesjonalnie, wiem. Jeszcze raz mogę przeczytać ten suchar. Raz nawet zjadł cały tort, zanim znajomi mu powiedzieli, że w środku jest stripteaserka. Jest też jedynym człowiekiem, który ukończył grę I Wanna Be The Guy na hardzie, bez ani jednego zgonu. Dobra. Oj, uśmiałem się. Tu też musieli dorzucić suchary z Chucka Norrisa. Ojeju. No, to przynajmniej pocieszyli mnie po tej utracie. Oczywiście. Zdążę? Nie zdążę nam uderzyć. Utracie siekiery. Aj, dobre. A ja tak się nie bawię, że nawet nie mogę uderzyć. No. Ja wiem, że jest śluz i w ogóle, ale no bez przesady, no. Użyłbym ognia, ale się zabiję znowu. Chuck Norris by się nie zabił. Nie ma bata. Nie, uciekam. Zdążę, okej. Okay. Okej. Okay. Miałem wszystkie światła. Ale to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? I ogólnie następny, mam nadzieję, że przejdziemy do końca halę. Przynajmniej, no, żeby ją pozwiedzać. Więc dziękuję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i do usłyszenia w kolejnej części. To na razie, cześć.